Dzisiaj będziemy mówili o temacie zaległym, który przerwa wakacyjna nam nie pozwoliła poruszyć. A mianowicie będziemy jeszcze mówili o temperamencie melancholika. I tutaj na początku można od razu powiedzieć, że melancholik pewnie by pomyślał w tym momencie tak, że znowu mnie na sam koniec, znowu ksiądz mnie potraktował jako tego, który jest taki najgorszy, że w ogóle, że tak naprawdę na samym końcu, po wakacjach gdzieś tam wspomniał, że w oczach pewnie księdza jestem taki, powiedzmy, zupełnie beznadziejny, tak jest mniej niż zero i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. To tak, żeby zilustrować, w jaki sposób funkcjonuje melancholik, ale to tylko jest jedna strona tego temperamentu. To jest taka najbardziej znana, popularna, tak? Jest on oczywiście, melancholik zasadniczo jest mało lubiany z powodu jakby tych swoich wad, ale tak jak każdy temperament ma swoje wady i zalety, to melancholik ma bardzo dużo zalet. I śmiało można powiedzieć, że ci najwięksi święci, tak przynajmniej tych, których my znamy, oczywiście jest cała rzesza świętych, których nie znamy i o różnych temperamentach i usposobieniach, charakterach, ale wśród tych, których znamy, tacy wielcy mistycy, wielu z nich było melancholikami, bo oni mają rzeczywiście największe predyspozycje do tego, ażeby osiągnąć takie szczyty świętości, doskonałości chrześcijańskiej. Melancholik jest zasadniczo bardzo wrażliwą osobą, ma bardzo wrażliwy system nerwowy, jest osobą subtelną i w sposób taki wrodzony nieśmiałą. Bardzo trudno melancholikowi jest nawiązać kontakty. Jeżeli kogoś nie zna, to na przykład w odróżnieniu od sangwinika, który w sposób naturalny potrafi nawiązać kontakty z każdym, nie ma żadnego problemu, pierwszy raz widzi i za chwilę może po prostu rozmawiać o wszystkim, jest wszystko w porządku. O tyle melancholik, nawet jak pozna kogoś, to jeszcze wcale nie znaczy, że do tej osoby się natychmiast przekona, tylko musi minąć swój czas, aż się otworzy i wtedy oczywiście otwiera się jakieś bardzo wielkie bogactwo, ale bardzo przez tą swoją nieśmiałość częstokroć no nie ma dużo znajomych, nie ma dużo przyjaciół i bardzo mało osób o nim cokolwiek wie, mimo że często to są ludzie o bardzo bogatym świecie wewnętrznym, no ale gdzieś ten ogród ich duszy jest zamknięty dla innych. Oni są, jakby to powiedzieć, przysposobieni do tego, żeby przynosić naprawdę większe owoce, o czym już wspomniałem. Ich powiedzmy reakcje są znacznie mniej szybkie niż u choleryka i sangwinika. Tutaj jedynie pewnie flegmatyk może się pochwalić jeszcze wolniejszym refleksem, ale o ile w wypadku flegmatyka to częstokroć wynika ze zwykłego lenistwa w podejmowaniu jakichś tam decyzji, po prostu one są spychane, bo się nie chce, o tyle w sangwiniku rozpoczyna się ogromny proces analizy i takiego naprawdę bardzo poważnego przemyślenia wszystkich za i przeciw. Dlatego też dla osób cholerycznych melancholik jest strasznie denerwujący, ponieważ komplikuje rzeczywistość. O ile dla choleryka jest biało-czarna rzeczywistość, to dla melancholika jest mnóstwo odcieni szarości i on jakby każdy z tych odcieni musi przeanalizować, zbadać, zastanowić się, na ile taka decyzja jest dobra, na ile taka decyzja jest z kolei szkodliwa i to często zajmuje takiej osobie naprawdę bardzo dużo czasu, aż podejmie jakąś decyzję, ale prawda jest taka, że choleryk na przykład podejmując szybko decyzję albo sangwinik też bardzo szybko myli się. To jest tak, że jeżeli coś jest pochopnie podejmowane, pod wpływem impulsu, jakby się pojawia, dobra, to taka decyzja, tak po prostu wybieram, to później
czas pokazuje, że to, co było nieprzemyślane, może owocować jakimś tam negatywnym właśnie owocem, tak, że nie przemyślałem, nie zastanowiłem się, nie dajmy na to, nie wiem, na przykład decydując się na coś, nie sprawdziłem, czy stać mnie na to, i potem się okazuje, że no, że ta moja decyzja była błędna. Melancholik raczej nie popełnia takiego błędu. On to wszystko sobie dokładnie przeanalizuje, wszystko rozpisze, lubią różnego rodzaju arkusze, tabelki, wszystko to sobie dokładnie wypisują i wtedy rzeczywiście dochodzą do jakichś takich konkretnych wniosków, które kiedy już mają przekonanie, no to za tym idą i te decyzje są bardzo przemyślane. I co ciekawe też, że oni są wytrwali. Jeżeli już przebadają jakąś sprawę i widzą, że to jest rzecz wartościowa, to w tym momencie już się nie zatrzymują, tylko idą. To jest właśnie taka mrówcza praca. Nie ma fajerwerków, tak? Nie, to nie jest tak, że oni robią wokół siebie jakiś ogromny szum, nie? Oni właśnie funkcjonują w taki sposób, że jeżeli się do czegoś przekonali, to jak te mrówki malutkimi, powiedzmy, tymi wysiłkami, małymi krokami dążą do tego, ażeby pobudować to, co uważają, że to jest wartościowe. Są systematyczni i są wytrwali w pracy. No i tak jak powiedziałem, ich uczuciowość, tutaj w porównaniu na przykład do uczuciowości sangwiników, uczuciowość melancholików nie jest zmienną. Tak jak już wspomniałem, w wypadku na przykład kontaktów międzyludzkich, jakiejś przyjaźni, czy też jakichś tam zainteresowań. Sangwinik łatwo nawiąże kontakt z tym czy z tamtym, ale też równie szybko może zapomnieć o tej osobie, po prostu tutaj serdecznie z nią rozmawiasz, za chwilę jakbyś tam rozmawiał z inną i jakby nie przywiązuje jakiejś specjalnie dużej wagi do, przynajmniej do niektórych kontaktów, tylko tutaj się z kimś miło porozmawiało, tam się z kimś miło porozmawiało, ale tak naprawdę te osoby nie muszą być jakoś bardzo ważne w moim życiu. Natomiast w wypadku melancholika to jest tak, że jeżeli już on się otworzy na jakąś osobę, to znaczy, że będzie wierny tej relacji. To też jakby wynika z tego, że nie ma jakby takiej łatwości do tego, żeby nawiązywać mnóstwo relacji, więc ceni każdą taką prawdziwą, głęboką relację międzyludzką. I tak samo, jeżeli chodzi o pewne cele, które sobie w życiu stawia, które przeanalizował, przebadał, sprawdził i uważa, że one są ważne, to w tym momencie taki ktoś idzie naprawdę do tego celu bardzo wytrwale. Tak jak to jest, on już nie zmienia swojej nie zmienia jakichś tam swoich zainteresowań, a że dzisiaj powiedzmy mam fazę pobożności, a jutro imprezowania i pojutrze jeszcze czegoś innego, tylko że jakby już tutaj, rzecz ujmując, skoro się opowiedział po tej drodze, to oczywiście się stara trzymać tej drogi, tak? Faza zresztą takiego imprezowania raczej dla nich jest, no nie jest to jakby ich domena aż tak bardzo. Ale tutaj się pojawia oczywiście ten minus, ten, o którym wspomniałem na samym początku. W wypadku melancholików jest to ta tendencja do smutku, a nawet do depresji, ponieważ są to osoby bardzo lękliwe zasadniczo, w tym znaczeniu boją się trudności, boją się przykrości, z góry zakładają raczej, że będzie źle niż dobrze i są też bardzo samokrytyczne te osoby, bardzo mocno, bardzo surowo siebie oceniają, często zastanawiają się nad swoimi wadami, nad swoimi jakimiś tam nawet niedociągnięciami, tak? To jest, nawet nie chodzi o jakąś tam wadę czy grzech, tylko jak coś im się nie uda, to zaraz to mocno przeżywają, rozważają, dużo nad tym medytują i niestety dochodzą do właśnie
takich wniosków, że jestem beznadziejny, albo jak ktoś zwróci im uwagę, to znaczy, że nikt mnie nie lubi, że jestem zupełnie nikomu niepotrzebny, że wszyscy jakoś się tam ode mnie odwracają i pojawia się właśnie takie nakręcające się przez tą zdolność albo tą tendencję do takiego rozważania i rozdrabniania pewnych spraw, dochodzą do takich właśnie wniosków bardzo, bardzo ciemnych, smutnych, które powodują, że, no, że te osoby często są takimi no, smutnymi. To po twarzy widać, że to jest osoba smutna, która jakby nie ma też takiej pewności siebie. Są też, między innymi z tego też są nieśmiali, nie lubią rządzić, nie lubią też właśnie za publicznych wystąpień. Dla osoby o usposobieniu melancholicznym stanąć przed ludźmi i teraz mówić cokolwiek, to jest straszna udręka. Dlatego, że tak jak powiedziałem, nie ma takiego poczucia wewnętrznego, że ja mogę. Oni z góry zakładają, że i tak zrobię źle. Że jak tam na przykład, nie wiem, mam teraz zrobić jakiś wykład, przemowę, do kogokolwiek powiedzieć kazanie, no to, że jestem zupełnie beznadziejny i do niczego się nie nadaję i że to jak wyjdę, to źle mnie zrozumieją, źle mnie odczytają, że z tego będzie tylko większa szkoda niż pożytek i generalnie to jest dla nich ogromna trudność w ogóle, żeby się wysławiać i dlatego też nie chcą żadnej odpowiedzialności w postaci jakiegokolwiek przełożeństwa, szefostwa, to wolą absolutnie, jak tylko mogą, uciekać przed takimi zadaniami. Są też właśnie to osoby szlachetne i skromne, też właśnie dlatego to jest odróżnienie od choleryka, nie dążą do tej władzy, gdzie dla choleryka jest to wręcz czymś nieodzownym. On musi dominować, bo on wie, że tylko on ma rację. Jeżeli on nie przejmie kontroli nad jakąś tam sprawą, to ta sprawa się rozsypie. Melancholik tutaj akurat pod tym względem jest o wiele bardziej szlachetny i zdaje, jakby wynika to z jego jakiegoś tam temperamentu właśnie takiego, że tego braku poczucia, że na pewno ja jestem tą osobą niezastąpioną, więc nie pcha się do tych kierowniczych funkcji, jakie ma, jakie są tak bardzo atrakcyjne dla choleryka. Niestety melancholicy bardzo długo pamiętają wszelkiego rodzaju złe rzeczy. O ile, wyobraźmy sobie, nie wiem, sangwinik czy choleryk natychmiast może wybuchną, może bardzo gwałtownie wybuchną, ale dosłownie już po chwili nie pamiętają o jakiejś tam urazie. Jakby się wyładowało wszystko natychmiast, wybuchnął wulkan, jakby wyrzucił tą lawę z siebie i już jest jakby spokój, jakby sprawa załatwiona. O tyle melancholik nie zareaguje natychmiast. To jest tak, że melancholik się schowa w swojej skorupie i będzie przeżywał tą urazę przez wiele, wiele tygodni, czasami miesięcy, czasami nawet lat. Będzie z tym chodził, będzie to go gryzło. Być może jak tam narośnie, to w pewnym momencie to wyrzuci z siebie, ale jak to wyrzuci na przykład do choleryka, to ten w ogóle nie będzie pamiętał, o jaką sytuację chodzi, tak? Bo już jakby zupełnie ma to wymazane z pamięci i będzie zdziwiony, że zaraz, nie wiem, 15 lat temu, 3 miesiące i 4 dni zrobiłeś mi to i tamto, to absolutnie. Dla choleryka to jest jakby sprawa niezrozumiała. Ale melancholik potrafi nawet policzyć dokładnie, kiedy to było. Dokładnie co do godziny i nawet powiedzieć, że wtedy i wtedy, w tych i tych okolicznościach powiedziałeś mi to i tamto, albo zrobiłeś to i tamto. I to pokazuje, że to w tym człowieku jednak siedzi, że to przeżywa, że to jakby go gryzie wewnętrznie, że to jakby nie daje mu takiego wewnętrznego spokoju. Ale jeżeli taki człowiek, taki melancholik rzeczywiście
pokona tą swoją tendencję do takiego czarnowictwa, takiego smutku, skupiania się na sobie, ale w tym takim negatywnym znaczeniu, takich, jakby to ująć, takiego użalania się nad sobą, biadolenia i wszystkich spraw analizowania w takim kluczu, że mnie nikt nie kocha, że jestem beznadziejny i w ogóle. Jeżeli pokona tą tendencję w sobie, to tak jak powiedziałem, wtedy otwiera się przed nim naprawdę wspaniała perspektywa tego, że taki człowiek może oczywiście bardzo szybko postępować w drodze doskonałości. Bo w drodze doskonałości się postępuje nie przez gwałtowne wybuchy, nie przez, tak jak u choleryka, że on ma po prostu tutaj może, nie wiem, gwałtownie wybuchnąć przeciwko jakimś pokusom, odrzucić je natychmiast, ale za chwilę go jakby zmęczy to ciągłe wybuchanie i w pewnym momencie może jakby zupełnie to zostawić. Tak samo w wypadku sangwinika, który zapali się do jakiejś idei, że tutaj rzeczywiście mogę żyć świątobliwie i że będę w ten sposób postępować, to za chwilę może to się wszystko rozsypać. Melancholik, jak już wejdzie na tą drogę, to on idzie małymi kroczkami. Bardzo dokładnie analizując każdy krok, bardzo dokładnie sprawdzając, czy dobrze stawia stopę, tak żeby się nie potknąć, ale idzie wytrwale do celu. I przez to, że ma naprawdę głębokie życie wewnętrzne, ma tą całą taką refleksyjność i głębię myślenia bardzo, bardzo, myślę, że ze wszystkich temperamentów najbardziej pogłębioną, to rzeczywiście prowadzi go w tym momencie do Pana Boga. Oni też są, myślę, że tak mi się wydaje, że melancholicy są chyba najlepszymi kierownikami duchowymi. To jest przez... No właśnie przez to analizowanie, przez jakieś takie zastanawianie się. Też jeżeli już na przykład postawi się im jakiś kazus moralny, to oni nie spoczną, aż nie przewertują iluś tam książek i nie sprawdzą dokładnie, co ten autor mówi na ten temat, co tamten autor mówi na ten temat, co jeszcze któryś autor mówi na ten temat i wtedy patrzą, robią jakąś syntezę, żeby dać odpowiedź. Nie jest tak, że tak jak choleryk, że natychmiast ma jakąś odpowiedź, tylko tu jest tak, że no, z tą odpowiedzią muszą czasami penitenci czy tam osoby, które się poddają w kierownictwo, trochę zaczekać, ale mają to wtedy jakby zapewnione to, że ci ludzie dokładnie to przebadają, sprawdzą i dadzą odpowiedź taka, która będzie dla tych osób najbardziej adekwatna i zgodna z nauką Kościoła i adekwatna też dla ich postępu duchowego. Tutaj oczywiście życie modlitwy u tych osób w sposób naturalny łatwiej się rozwija. No przez tą taką refleksyjność. Przez to, że oni są w stanie, na przykład jeżeli chodzi o rozmyślanie, to są w stanie naprawdę mocno wgryzać się w różne prawdy wiary, w różne tajemnice z życia Pana Jezusa, życia świętych, Matki Bożej i to dokładnie analizować, ale nie to po to, nie chodzi tutaj o samą pracę rozumu, ale też wyciągać wnioski pożyteczne, co ich później jakby zachęca do tego, żeby dać Panu Bogu to, co mu się należy, co jakby ta prawda wiary, czy ten przykład Pana Jezusa ode mnie w tym wypadku wymaga. To nie jest tak, że o sobie muszę pomyśleć o tym, no to pomyślałem, dobra, odhaczone i idę dalej, tylko tu jest tak naprawdę bardzo głęboki proces analizowania tej całej sprawy. I dlatego też najprawdopodobniej melancholikiem ze świętych był święty Jan Ewangelista. Jeżeli czytamy jego Ewangelię, to ona właśnie radykalnie różni się od
tych trzech synoptycznych Ewangelii, które są na początku, czyli od świętego Mateusza, świętego Marka i świętego Łukasza, którzy referują, podają nam fakty, podają nam przemowy Pana Jezusa, podają nam opisy cudów. O, oczywiście jakby głównym opisem jest męka Pana Jezusa i na koniec Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Ale tu to jest bardziej taka, można powiedzieć, ma charakter pewnej kroniki. Oczywiście są zapisane tam pewne mowy Pana Jezusa, u Marka ich bardzo niewiele, u innych jest trochę więcej. Natomiast jeżeli czytamy świętego Jana, to oczywiście osoby, które jakby no są osobami religijnie takimi letnimi, to dla tych osób to jest taka totalna nuda. Bo to są jakieś takie przemowy i to niezrozumiałe. Ale jeżeli czyta to człowiek wierzący, który jakby próbuje wejść na drogę takiego pogłębionego życia religijnego, to Ewangelia świętego Jana staje się ulubionym tekstem. Tak samo jego listy, w sposób szczególny pierwszy list, stają się tekstami, których czerpie pożywkę do swoich własnych medytacji, do swoich rozważań, jakby się utożsamia z tą głębią, która jest tam zawarta. Ale żeby tam właśnie do tej głębi dotrzeć, no to trzeba mieć naprawdę bardzo pogłębione ten sposób takiego rozumowania, refleksji, który charakteryzuje właśnie melancholików. Tutaj, jeżeli chodzi o tychże melancholików, to ja śmiało bym do nich zaliczył mojego ulubionego świętego, czyli świętego Jana od Krzyża. Na pewno nie miał w sobie nic z choleryka i nic, nie, może nie także nic, miał trochę z sangwinika. Niewątpliwie jego życiorys pokazuje, że to była osoba, która łatwo nawiązywała kontakty, która była bardzo miła i lubiana przez wszystkich, ale tym, co jakby dominowało w tym świętym Janie od Krzyża, to było właśnie jego ten charakter melancholiczny, ale nie w tym znaczeniu takiego czarnowictwa, tylko w takiej bardzo pogłębionej refleksji, która no zresztą później się przelała do jego dzieł, które nie, dlatego też nie na darmo jest nazwany doktorem mistycznym. W jakimś tam stopniu święta Teresa od Dzieciątka Jezus też ma tutaj ten aspekt melancholiczny, święta Małgorzata Maria Alacoque, rzekomo święty Jan Wianney. Myślę, że tutaj jakby ten katalog świętych, którzy mają te cechy melancholiczne, byłby całkiem długi. Myślę, że chyba najdłuższy ze wszystkich, jakby jeżeli weźmiemy temperamenty, to tutaj myślę, że najdłuższy katalog właśnie był właśnie tych osób, które miały temperament melancholiczny. Więc to, co melancholik tak naprawdę musi zrobić, to opanować swój smutek, swoje lęki i swoją nieśmiałość. Natomiast to jest człowiek, który naprawdę ma dużą bojaźń Bożą, dużą wrażliwość. To są osoby, które powiedział tak, chyba najbardziej są wrażliwe na to, żeby nie urazić też innej osoby. Mają taką największą chyba empatię, są najbardziej delikatne w takim podejściu do innej osoby, żeby tej osoby nie skrzywdzić, nie urazić, bo same są wrażliwe i same łatwo dają się jakby tutaj skrzywdzić. Jakby dotyka ich wiele rzeczy, więc z tego tytułu gdzieś ta wrażliwość ich jest większa. Jeśli chodzi ich taka trwałość i głębokość podniet wewnętrznych, jeżeli chodzi o porównując to do jakichś zbiorników wodnych, to melancholik jest jak głęboki ocean spokojny, bez
gdzie tu jest bardzo wielka głębia uczuciowości, refleksyjny umysł. Jeżeli chodzi o choleryka, no to jest wzburzone morze, tak? Flegmatyk to jest jakaś taka, powiedzmy, staw, sadzawka, która jest rzeczywiście nieporuszona, tak naprawdę stoi woda, a sangwinik to jest płynąca rzeka, to melancholik jest oceanem, i to takim spokojnym, bezpiecznym oceanem, którym się to pokazuje jego głębię. Jeżeli chodzi o tutaj autorka, siostra Jozafata Bogolubow, daje najkrótszy katalog wad. Pamiętacie, że różne zwierzęta symbolizowały wady poszczególnych temperamentów, i tych wad w tych poprzednich temperamentach było bardzo dużo. Tutaj siostra daje nam tak naprawdę tylko cztery takie wady, a mianowicie melancholik, wadą symbolem jego wady jest żaba. Żaba ma symbolizować jego pychę, która zaciemnia jego rozum. Czyli widzimy, że i wywołuje w nim łzy, nieśmiałość, smutek, czy też nawet chorobę, tak zwaną melancholię. No, teraz możemy nazwać to też depresją. I tutaj jakby pokazane jest, że tak naprawdę za tym wszystkim, za tą nieśmiałością stoi jakaś tam pycha, bo on się boi, melancholik się boi, że zostanie skrzywdzony, tak? Że zostanie w jakiś tam sposób dotknięty, dlatego też ta pycha przejmuje właśnie taką postać, że nie rozumuje, tak? Nie myśli w kategoriach, zaraz, przecież ja mogę coś zrobić, przecież już na przykład ileś razy robiłem to czy tamto i mi wyszło, to znaczy, że to nie jest jakaś tam bariera w moim życiu, której nie jestem w stanie przekroczyć. Jestem w stanie przekroczyć. Ale tutaj jak się go przyciśnie, no to zaraz zaczyna płakać na przykład. To jest taka obrona, albo gdzieś tam się chroni za tą nieśmiałością, albo popada w smutek. Jak mu coś nie wyjdzie, to zaraz ten smutek jest nadmierny. To znowuż jest przejaw tej jego pychy. Jest to oczywiście osoba generalnie zdolna i mogłaby tutaj naprawdę bardzo wiele osiągnąć, no ale jeżeli ulegnie tej pysze, no to niestety będzie, no to będzie się wycofywać na takie pozycje bezpieczne, gdzie jego ja nie zostanie dotknięte przez potencjalnego agresora. To jest melancholik, tak jak i sangwinik, należą do tych słabych charakterów, więc one jest jakby nie, no zawsze się wycofują na te pozycje niedominujące. Teraz tak, następny to jest małpa kapucynka, symbol tego melancholika, właściwie płaksa kapucynka, która oznacza smutek. No więc tu już sporo o tym powiedziałem, że ta wrażliwość ich no, się objawia właśnie w tej tendencji do smutku, do takiego przeżywania nadmiernego, do takiego ciągłego jakiegoś tam wiercenia się wokół własnych problemów, i z tego tytułu no, są dość podatni na łzy, są dość skorzy do tego, żeby płakać, żeby się smucić, żeby popadać w jakieś takie stany raczej smutne. Następnie to jest pies, który kręci się wokół swojego ogona, i to są skrupuły. Czyli właśnie melancholicy są podatni na tego rodzaju też i tą chorobę duchową, jaką są skrupuły, w tym znaczeniu, że rzeczywiście gdzieś nie
umieją przez takie, że chcą wszystko dokładnie przeanalizować, więc popadają w taką pułapkę, że zaczynają wszędzie widzieć na przykład grzech śmiertelny, albo przynajmniej w jakiejś tam, przepraszam, w jakiejś konkretnej dziedzinie. Bardzo często to jest na przykład szóste i dziewiąte przykazanie, ale niekoniecznie w tym tylko. Widzą grzech śmiertelny a skrupuły to jest jakby mimo wszystko wiercenie się wokół siebie, to nie patrzenie na Pana Boga, nie dążenie do Niego, nie jakby, jakby na to choleryk jak upadnie, no to upadnie, on idzie szybko, wiadomo, że jak idzie szybko, to łatwo się może potknąć, upadnie, ale on wie, że musi zaraz powstać i iść dalej, ponieważ tam jest cel. A tutaj z kolei jest tak, że on musi być doskonały, czyli ten melancholik musi być doskonały, musi być nienaganny i z tego tytułu łatwo tutaj analizując to wszystko popada w jakieś tam skrupuły. Ale też to nie chodzi tylko o takie skrupuły natury duchowej, ale też i jeżeli chodzi o jakieś jego konkretne działanie, to jest przez taką nieśmiałość i chęć jakby przewidzenia wszystkich konsekwencji, mają taki strach, lęk przed podejmowaniem jakiejkolwiek decyzji, bo a nuż będzie ta decyzja niewłaściwa, a nuż będzie zła i tak właściwie kręcą się wokół własnego ja, jak ten pies, który próbuje złapać swój własny ogon. Albo chomik, tak, tylko chomik właściwie to biegnie przed sobą, nie łapie swojego, tylko że to nie zbliża się do celu, ale nie łapie swojego ogona, tylko na tyle jest powiedzmy... Dobrze, i ostatnia wada, bo tu się nam przedłuża, ostatnia wada, jeżeli chodzi o ten typ temperamentu, to jest symbol tego, jest syrenka, która oznacza niepewność i płochliwość. Już też o tym sporo powiedziałem, mianowicie, że są to osoby, które bardzo, bardzo no są takie delikatne, tak? Czyli łatwo je spłoszyć, łatwo je wystraszyć, ktoś na nie huknie, ktoś tam coś spojrzy, powie i zaraz taka osoba się natychmiast wycofuje, ucieka, ponieważ boi się, że tutaj może być dla tej jakieś tam zagrożenie, że ktoś ją skrzywdzi, ktoś ją tam jakoś dotknie i później będzie mocno bolała. Jeżeli chodzi o pokusy, to melancholik zwykle odwraca się od pokusy i zawsze szuka pomocy u Pana Boga, oddając Panu Bogu swoją wolę. I szatan naprawdę ma trudny dostęp do takiego człowieka, ale jeżeli... Bo nie wszyscy oczywiście melancholicy są świętymi, to jakby jeżeli z kolei jakiś jakby schodzi z drogi Bożej, to wtedy jakby złość jego przekracza wszystkie granice i jest kuszony chyba bardziej niż inne temperamenty, dlatego że no łatwo jest, żeby wsączyć mu jad do jego duszy, bo on właśnie wystarczy mu podpowiadać, że nie wiem, że na przykład inni są źli i on będzie to analizował i mocno jeszcze jakby tutaj nadbudowywał i potem na przykład tak się zrazi do jakiejś osoby przez takie właśnie ciągłe myślenie, że ta osoba jest zła, że ta osoba na przykład chce mojego nieszczęścia i teraz tutaj coś powiedziała, tutaj czegoś mi nie zrobiła, tutaj coś jeszcze i to wszystko pokazuje, że ta osoba jest naprawdę bardzo nie ten i potem może wobec tej osoby postąpić bardzo, bardzo na przykład bardzo niegrzecznie. Jeśli chodzi o takiego śmierć takiego świętego melancholika, to jest ta rzeczywiście śmierć, jaką mamy z opisów, nie wiem, śmierci świętej Teresy od Dzieciątka Jezus czy świętego Stanisława Kostki, którzy umierają mając całe serce przepełnione miłością Bożą. To no, oczywiście w niektórych wypadkach towarzyszą im jakieś też nadzwyczajne zjawiska nadprzyrodzone. No często są to osoby, które rzeczywiście umierają, ci święci umierają w klasztorach,
pośród jakichś swoich uczniów, pośród jakichś tam swoich dzieci duchowych. Natomiast jeżeli chodzi o śmierć grzesznika, melancholika, no to jest śmierć często związana też z chorobą psychiczną, czy taką głęboką depresją, popadają w rozpacz, w wielkie zniechęcenie, które tam może się rodzić, nie wiem, przejawiać też jako mania wielkości, że na przykład mają jakieś posłannictwo od Pana Boga, które muszą którego nie spełnili, a musieli spełnić. No i to rzeczywiście czasami to kończy się właśnie pomieszaniem zmysłów i to jest takie, no jakaś, no wiadomo, śmierć każdego grzesznika jest straszna i smutna, tak? I każdy inaczej jakby tutaj temperament ma, ale prawda jest taka, że no w tym wypadku to przez tą głęboką refleksyjność i tendencje do takiego czarnowictwa, bardzo często te osoby popadają naprawdę w głęboką depresję i jakby poczucie niespełnionego obowiązku, zmarnowanego życia, które u nich jest jakby szczególnie mocno to odczuwają i przeżywają. A więc no, tak podsumowując, nie jest tak źle, jak na pierwszy rzut oka się wydaje, jeżeli chodzi o tych melancholików. I naprawdę jako że nie ma takich czystych temperamentów, więc dodatek melancholika, nie w tym znaczeniu takiego czarnowictwa, ale takiego głębokiego umysłu i głębokiego serca i uczuciowości, myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna pomoc od Pana Boga.